Dzień dobry. Zwróć proszę uwagę na źródło, które wyświetla ci się w tym momencie z prawej strony ekranu. Jest to ABC Zdrowie, czyli medyczna wersja wirtualnej Polski. A ja przejdę od razu do cytatu. Koronawirus jest takim minihifem, w tym sensie, że uszkadza naszą odporność być może nawet na kilka lat. Zgadnijcie, kto to powiedział? Tak, niestrudzony dr Paweł. Grzesioski. W czasie gdy inne gwiazdy zarazowego cyrku już dawno się schowały, a co po niektóre nawet udają, że ich nigdy nie było. W tym na przykład jeden z moich ulubieńców, który pokasował wszystkie tweety, twierdząc, że to niby dlatego, że hejt się nagle pojawił, a nie wcale dlatego, że się wstydzi tych głupot, które wówczas pisał pan, który zasłynął słynnym stwierdzeniem, że on się zna na chorobach zakaźnych, bo jest specjalistą od reumatyzmu. A reumatyzm to choroba Autoimmunologiczna, czyli to trochę tak, jakby Wam inżynier powiedział, że ja się znam na maszynach lotniczych, bo jestem ekspertem od samolotów, a samoloty to maszyny latające. Tylko nie próbujcie tutaj znaleźć żadnej logiki, bo i logiki od 2020 roku włącznie nie za dużo jest w tym wszystkim, co nas otacza. No, chyba że. Zakaz wstępu do lasu miał nas uchronić od tego, żebyśmy się nie zarazili od wiewiórek. Natomiast nakaz biegania w maseczce w nocy po pustym parku miał nas uchronić od tego, żebyśmy się czasem nie zarazili od wróbelka LML. Także drodzy Państwo, gwiazdy tego panteonu zarazowego gdzieś się pochowały, a doktor Grzesiowski trwa. Trwa na posterunku i jest, no jakby tu nie było, cały czas gwiazdą przeróżnych portali. Zastanawiam się, kiedy będzie na pudelku. Bo to, co odstawił w okolicy Świąt Bożego Narodzenia, to już naprawdę się nadawało do kozaczka, pomponika czy właśnie pudelka. Dość powiedzieć, że pan doktor najpierw stwierdził, że testuje swoich krewniaków. Na Wigilię, pamiętacie? Do, do 2021 roku włącznie była taka moda e, lansowana, żeby swoich krewniaków przed wpuszczeniem ich na Wigilię przetestować na koronawirusa, a jak im wyjdzie, nie daj Boże, e, pozytywny, no to sorry. Wigilia, nie dla ciebie tutaj mój krewniaku, ale potem ta moda w, 2000, w 2022 w wigilię już została zapomniana, no bo zbyt blisko była ta wolta lutego 2022, kiedy to ludziom, którzy dwa miesiące wcześniej, czyli w grudniu 2021, no nie przyjmowali swoich zainfekowanych krewniaków, i a wcześniej robili im testy, no to w lutym 2022 ci sami ludzie bardzo często już. Uwierzyli, że już jest ok, już jest bezpiecznie, i przyjęli do swojego domu y, miliony Ukraińców, y, broń Boże, ich nie testując, bo w telewizji powiedzieli, że już nie trzeba. No to jak w telewizji powiedzieli, że nie trzeba, to nie trzeba. No przecież to jest oczywiste. No i prawdopodobnie była trochę obawa, że jak już 10 miesięcy później, czyli w grudniu 2022, będzie znowu lansowana moda na testowanie krewniaków. No, no to może się nie przyjąć. No ale pan tutaj, pan doktor Grzesiowski, na razie pioniersko, na razie jeszcze chyba tylko on z tych gwiazd tego Panteonu, w 2023 zaczął znowu lansować modę na testowanie na zarazę swoich krewniaków, no i przyznał, że, że słabo. Że tam chyba 33 czy 40% ludzi miało... Um, miało Wynik pozytywny, co biorąc pod uwagę, że we wcześniejszych wpisach pan doktor się chwalił, że jego rodzina w większości przyjmowała preparat, no powiedziałbym, bym, no, no chyba antyreklama skuteczności tych preparatów, ale to może dlatego, że nie wiem dlaczego. No, pytajcie pana doktora, ale na pewno one są skuteczne i bezpieczne. To, to nie podlega żadnej wątpliwości, a to, że akurat yy, heavy userzy mieli wynik pozytywny, to nie przeczy temu, że są skuteczne i bezpieczne. No, pamiętajcie o tym, to jest, to, to jest bardzo ważne. No i pan doktor potem yy, wrzucał takie story na swojego Twittera, yy, jak to yy, tym swoim krewniakom yy, rozwoził jedzenie i sobie zrobili chyba wigilię przez Skype'a, a w ogóle rozwozili to je, jedzenie w maseczkach. Tu się wcale nie dziwię. Też bym wolał, żeby mnie nie widzieli, jak krewniaka na wigilię nie wpuszczam, tylko mu żarcie pod dom noszę. To, to akurat... To, to, to jedno rozumiem, nie? W każdym razie no, o panu doktorze Grzesiowskim ostatnio właśnie bardzo dużo było słychać. Bardzo taki, powiedziałbym, no, mm, no, no dużo, tak? I, I tutaj to jest ważne. Natomiast ważne jest też, że pan doktor Grzesiowski, słuchajcie, trochę spuszcza stonu, bo jeśli ktoś śledzi mój kanał, to pewnie zna materiał z połowy grudnia 2023 roku, czyli mniej więcej przed miesiąca, pod tytułem "nagle mówią o całkowitej utracie odporności". Nie uwierzysz, kogo Grzesiowski za to wini. No właśnie, drodzy państwo, mniej więcej miesiąc temu pan doktor Grzesiowski jeszcze przed Odstawieniem akcji z wigilią już mówił o, mówił o całkowitej yy, utracie odporności. I wieszczył, że boi się, że nasz gatunek całkowicie wyginie. Że wiecie, w ogóle całkowicie szlak trafi odporność, a teraz, no a teraz, drodzy Państwo, tylko nawet na kilka lat. Wtedy to był taki uberHIF, no bo przecież nawet HIF nie powoduje od razu całkowitej utraty odporności. A tu miała być całkowita utratę odporności. No to z Uber HIFA w przeciągu miesiąca doszliśmy do takiego mini HIFA. Być może do wakacji pan doktor Grzysiowski uzna, że to jednak zwykły Katar. Ale, 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 ale zobaczymy, zobaczymy. Będziemy śledzić. Drodzy Państwo, tutaj oczywiście pan doktor Grzysiowski bardzo poważnym doktorem jest. Także we wszystko, co on powie, łaskawie nam oznajmi w mediach głównego nurtu, będziemy śledzić. Jak będzie ciekawe, to będziemy komentować. Jeszcze ciekawsze są dwie rzeczy. A mianowicie to, że nagle ten wirus y, zaczął mieć takie skutki, jak wcześniej mówiono, że być może będą skutki po przyjmowaniu zbawiennych preparatów. To jest bardzo wygodne, że y, ten wirus, znaczy, przepraszam, eee, może nie tyle wygodne, co zobaczcie, szachmat, wszyscy płaskoziemcy, foliarze i tak dalej, bo Ktoś mógłby powiedzieć, że tutaj jak chyba 2-3 lata od 2021, 2-3, tak? Czyli tak, dwa, trzy lata od pierwszego wypreparatowienia, jak się zaczynają problemy z utratą odporności, to wy powiecie: O, mieliśmy rację, proszę bardzo. Mówiliśmy, że wirus może powodować uszczerbek, no, że przepraszam, mówiliśmy, że preparaty mogą powodować uszczerbek na odporności. Moglibyście, moglibyście moglibyś tak mówić, ale nie możecie. Nie możecie, bo co prawda wy mówiliście, że mm, preparaty mogą powodować uszczerbki na odporności i rzeczywiście pojawiają się uszczerbki na odporności, ale to nie preparaty, to wirus. Także zostaliście całkowicie foliarze, płaskoziemcy czy kto tam jeszcze, zaszachowani, bo to wirus. I zwróćcie uwagę, jaki ten wirus jest przebiegły. To jest naprawdę powiem wam czysty makiawelizm, że ten wirus nie powodował uszczerbku na odporności w 2020. Nie. Nie powodował uszczerbku na odporności w 2021. Nie. Nie powodował uszczerbku na odporności w 2022, zaczął dopiero w 2023, kiedy to według waszych szacunków miały zacząć się objawiać utraty odporności po zbawiennych preparatach. Także Powiem wam szczerze, że ten wirus to was nie lubi, że zaczął właśnie w tym momencie działać, żeby wam powiedzieć szachmat. Zostaliście całkowicie zakasowani. Jeszcze ciekawsza rzecz jest taka, że o ile wcześniej pan doktor Grzesiowski twierdził, że to w ogóle przechorowywanie zarazy powoduje tą utratę odporności, tak teraz jednak jak czytamy w tym ABC Zdrowie, no to pan doktor Grzesiowski obwiniał już tylko wariant JN1. I tutaj ktoś, ktoś powie, no tak, rzeczywiście, to, 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 to te wcześniej, pewnie te wcześniejsze warianty po prostu nie, um, nie powodowało, a ten powoduje, no, no tak zmutował, tak zmutował. I tu się robi bardzo ciekawa rzecz, drodzy Państwo, bo ten wirus JN1 to jest taki trochę wirus roting, wariant rotingera lub ewentualnie poruszający się w czasie. Zwróćcie, drodzy Państwo, znowu łaskawie, mam nadzieję, że nie zapomnę Wam wkleić screenów. To są screeny z przeglądarki Google, ee, dowodzące, że na przełomie 2022 i 2023 w mediach Google zaindeksowało, ciągle to widać w przeglądarce Google w wynikach wyszukiwania, Google zaindeksowało w mediach głównego nurtu artykuły, które mówiły, że już wtedy rozprzestrzenia się wirus J. N.1. Widzicie Państwo? Dlaczego nie podaję, drodzy Państwo, linków do tych. Arty... Nie pokazuję Wam screenów tych artykułów, tylko pokazuję Wam screeny z tego, że to jest ciągle zainteksowane w Google. No bo drodzy Państwo, te artykuły zniknęły. Nie ma. Drodzy Państwo, były i zniknęły. Ewentualnie ich treści zostały wyedytowane. Jak się wejdzie na takie strony przepraszam, typu archiwum internetu, które pozwalają Wam sprawdzić, jaka była treść danego, danej strony pół roku temu, rok temu, dwa lata temu, to tam ciągle zobaczycie, że jest ta wersja, która alarmuje, że rozprzestrzenia się bardzo, bardzo mocno, wirus JN.1, ale teraz już tych treści tam nie ma, teraz są tam inne artykuły, ale Google, Google na szczęście pamięta, wolę więc jako dowód pokazać Państwu zaindeksowanie z Google niż... Te strony typu archiwum internetu, bo tam niektórzy podważają ich wiarygodność. Także, drodzy Państwo, mamy do czynienia z niesamowitym wręcz wirusem. Wirusem, który bardzo mocno rozprzestrzeniał się, znaczy wariantem, przepraszam, wariantem, oczywiście wariantem. Wariantem, który rozprzestrzeniał się bardzo mocno mniej więcej rok temu i rozprzestrzeniał się na tyle mocno, że media głównego nurtu. Zaczęły nim straszyć, no, bo przecież one na pewno nie kłamały, tylko mówiły całkowitą prawdę. W związku z tym, skoro one mówiły, że tak jest, to znaczy, że tak było. No i ten wirus szalał, 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 był strasznie groźny, strasznie groźny był, ale wtedy chyba jakoś jeszcze nie, tej utraty odporności nie powodował. Potem miał natomiast taką cechę, że został przepędzony. Został przepędzony, bo pojawiła się, yy, pojawił się jeszcze yy, preparat, yy, nowy preparat celowany na wariant kraken. Yy, no i ten. Yy, no, i w tym momencie ten wirus dominujący j 1, który rok wcześniej wyparł, wyparł Krakena, Już po Krakena praktycznie nie było, bo został wyparty przez wariant J11. No to kraken, to znaczy to J1 stwierdził, że okej, okay, no tutaj no rozumiemy wysiłki naukowców i em, pracowników korporacji, którzy opracowali wariant na krakena, i to głupio by było, jakby, jakby był wariant, znaczy jakby był specjalny preparat na krakena, na krakena by nie było. No. W związku z tym wariant JN1, który już. Według mediów głównego nurtu mniej więcej rok temu dominował, nagle się wziął i schował, i ustąpił pola krakenowi. No i kraken znowu zaczął dominować, przynajmniej w mediach głównego nurtu. No i według różnych źródeł od 180 do 380, według innych źródeł, tysięcy Polaków, czyli no maksymalnie 400 tysięcy Polaków, wzięło preparat na krakena. No i kraken się obraził, że tak mało i wziął i poszedł. Tak po prostu był i znikł. Chyba na drugi dzień po zakończeniu akcji podawania Polakom preparatu na wariant Kraken, Kraken se poszedł i pojawił się znowu j 1 także, także, drodzy Państwo, następnym razem no, nie obrażajcie wariantów. Jak jakaś korporacja wyprodukuje preparat na konkretny wariant wirusa, no to go przyjmujcie, bo jak nie, to się obrazi i pójdzie. No, no, no i co będzie? No, no źle będzie, tak? Zwłaszcza, że skoro Kraken się obraził i poszedł, bo żeście nie chcieli tych preparatów. O, wy, anty, taki Nieładnie, nieładnie, nieładnie. Ja, ja na waszym miejscu bym się wstydził. Um, no i co innego, przyszedł jeden jeden. I, i zobaczcie, ale zo, zo, zobaczcie, z jaką mocą przyszedł. Mini HIV. I ja jestem pewny, że on sobie teraz po, pobuszuje jeszcze jakieś dwa, trzy, może cztery miesiące. Um, chyba, i, i tylko nie, nie pytajcie y, tych biednych ludzi, którzy przyjęli wariat. I proszę, przeproście tych ludzi, którzy poświęcili się, wzięli preparat na wariant Kraken, czyli ten stary, który sobie poszedł dzień po zakończeniu akcji podawania preparatów, czyli zanim oni uzyskali odporność, wnioski wyciągnijcie sami, i ich przeproście. Bo gdybyście wy też przyjęli, to by został Kraken i oni byliby całkowicie bezpieczni. A przed przyszedł J1. A preparatu na J1 jeszcze nie ma. Ech i prawdopodobnie jeden 1 zostanie z nami jeszcze kilka miesięcy, będzie występował bardzo bardzo mocno. No właśnie głównie w mediach głównego nurtu. Chyba że konflikt na Ukrainie się uspokoi, to wtedy pewnie będzie też yy, dominował telewizję, pewnie tak. Yy, no i później też pewnie sobie pójdzie, bo to tak dwa, trzy miesiące te warianty są i potem pojawiają się jakieś inne, nie? Poprzedni był Kraken, teraz ten jest J1, to może następny będzie c albo r 2 a potem znowu będzie jakiś taki z taką nazwą bardziej przerażającą może Hydra. Albo... O, albo może w pójdą. Nostradamus. A jak już wiecie, będę się naprawdę ludzi przestraszyć, to inflacja. No. No i o sobie te inne warianty go wyprął ale prawdopodobnie gdzieś koło września, października, listopada pojawi się preparat celowany na joden 1 ale mówię tu o wrześniu, październiku, listopadzie 2024 pojawi się preparat celowany na j 1 no i wtedy ten wirus, wariant, który będzie wówczas dominował pewnie znowu się zachowa, i powiedz, to nie może być tak, że naukowcy specy od marketingu, biznesmeni no przygotowali produkt. No, no i co? A J, przeciwko jeden-1, a jeden-1 nie ma, i jeden jeden wróci. Wróci, drodzy Państwo. I wtedy pamiętajcie, żeby solidarnie, żeby wszyscy przyjęli ten wariant, to wtedy on się poczuł usatysfakcjonowany, że wrócił, został uszanowany i zostanie. A jak nie, to pewnie znowu sobie pójdzie i wróci, nie wiem, jakiś inny. Nie wiem, ten jest mini-Hifem, to nie wiem, byleby nie jakaś mini-Kiła albo mini-Rzeżączka, bo... No bo szlak trafi przyjemność z życia, nie? Także... Ja tutaj... <laughs> jednak mam nadzieję, że... Mm... Mam nadzieję, że... że... jednak będzie jakoś tak w miarę... w, w miarę dobrze, no bo... to no bo inaczej to naprawdę byłaby straszna lipa. Także no... Także prośba, żeby, żeby, żeby następnym razem się zachować, bo, bo, bo tak po prostu nie można. I tyle. No i sobie teraz przeczytajmy, drodzy Państwo, co tam napisali, I, bo to jest ważne, tak? To jest ważne, żeby to wszystko, prawda, tutaj czytać, żeby to wszystko mm, mogło, być, mogło być tutaj. Mm, Opowiedziane, tak? No, to moim zdaniem, jest super, super, super istotne. To co? To lecimy. Yy, czyli tak, ABC Zdrowie, czyli wirtualna polska zdrowotna, błyskawicznie opanował Polskę. Bardzo charakterystyczne dla JN1 Karolina Rasmus. Ciekaw jestem, ile z tych około 400 tysięcy ludzi, którzy yy, przyjęło, <laughs> zbawienny. Zbawienny preparat mm, mm, y, złapało też jeden 1 Ciekawe, pewnie są jakieś dane statystyczne, ale pewnie nam nie pokażą. Najnowsze dane, jakie przekazał nam GIS. Wskazują, że w Polsce podwariant JN.1 stanowi już 40% zakażeń, rozprzestrzenia się błyskawicznie i może e, dawać nowe objawy. A jeszcze bardziej niebezpieczne są powikłania po COVID. Koronawirus jest takim mini w tym sensie, że uszkadza naszą odporność. Być może nawet na kilka lat, ostrzega dr Paweł Grzesioski. JN.1 coraz częstszy w Polsce. Dane z pierwszego tygodnia stycznia wskazały, że dominującym w Polsce pod wariantem SARS-CoV-2 był wówczas EG.5.1 w skrócie ERIS, czyli też nie kraken, jakiś inny, stanowiący 33% infekcji, podczas gdy J. N.1 odpowiadał zaledwie za 16% infekcji. Czyli zobaczcie, to już jest w sumie prawie 50% infekcji nie krakenowych. Jak przekazał w wirtualnej Polsce główny inspektor Sanita, a pamiętajcie, że odporność po przyjęciu zbawionego preparatu nabywa się jakiś czas po tym. To nie tak, że od razu. <laughs> Rozumiem, że ci ludzie, którzy przyjęli preparat w grudniu, tak dopiero teraz zaczną mniej więcej nabywać odporność przeciw krakenowi. Ale to dobrze, że przyjęli. Naprawdę, to, to jest bardzo ważne, to, 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 to jest istotne. Jak przekazał w Wirtualnej Polsce główny inspektora sanitarny, sytuacja obecnie jest zupełnie inna. Nadal jedynym wariantem wirusa SARS-CoV-2 wykrywanym aktualnie w Polsce jest omikron. Przekazuje GIS. W ostatnim tygodniu najczęściej wykrywany wariantami były. Chyba pod wariantami. Jezu, ja już się gubię. Czytam, czytam, czytam. Nadal jedynym wariantem wirusa SARS-CoV-2 wykrywanym aktualnie w Polsce jest Omikron. Mhm. Przekazuje GIS, czyli Główny Inspektorat Sanitarny, w ostatnim tygodniu najczęstszym wykrywanym wariantami, wykrywanymi wariantami były chyba pod wariantami. Ale drodzy Państwo, jak to zwał, tak to zwał, Przechodzimy do cyferek. Drodzy Państwo, i się wstydźcie, jak bardzo że się tego Krakena obrazili tym, że nie chcieli się przyjmować preparatów celowanych przeciwko niemu. JN kropeczka 1, 40% przypadków. EG, 5,1 Eris, 19% przypadków. BA, 2,86 Pirola, 16% przypadków. XBB.1.5 kraken. 2% przypadków. Rozumiecie, jak żeście tego krakena obrazili? Jak bardzo sobie poszedł? I po co to było robić? Następnym razem trzeba przyjmować. Wszyscy muszą przynieść. To wtedy będą mogli mówić telewizji, że poszedł, bo wszyscy przyjęli dlatego dlatego zdobyli odporność. Widzicie? Redaktorów z telewizji też obraziliście o swoim zachowaniu. Wstydźcie się. Wstydźcie <laughs> JN.1 Potomek Piroli ym, yy, został po raz pierwszy wykryty we wrześniu 2023 roku w Luksemburgu. A to jest ciekawe, jakim cudem wykryli go dopiero we wrześniu 2023? Skoro pisali oni w styczniu i w lutym 2023 Może. Może dostali informację od podróżnika w czasie. Wiecie, taki podróżnik w czasie się z grudnia wrócił się do stycznia i im powiecie. To może się stąd wzięło. Tak, tak, tak. To na pewno się stąd wzięło, drodzy Państwo. Muszę pogadać z Erykiem, czy to nie on. Jak ktoś ogląda naszą rozrywkową serię, która czasem bywa bardziej poważna mimo tego, że jest rozrywkowa od niektórych mediów głównego nurtu, no to wie o co chodzi. ACDC e wskazuje, że J... N.1 uplasował się już na drugim miejscu w Europie pod względem liczby zakażeń, podczas gdy niedawno słyszeliśmy doniesienie o tym, że bardzo szybko rozprzestrzenia się w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych. Przyznaję w rozmowie z Wirtualną Polską ABC Zdrowie profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i podlaska konsultant w dziedzinie epidemiologii. Jakie objawy daje teraz COVID? Doniesienia lekarzy wskazują, że najnowszy mutant e, jednak może dawać inne objawy niż te, do których przyzwyczaił nas Omikron. E, po zakażeniu JN1 często jako pierwszy objaw pojawiają się bóle mięśniowo-stawowe, czyli jak przy przeziębieniu i grypie. E, niecharakterystyczne zapalenia stawów pojawiły się zresztą już w poprzednich e, podtypach wariantów COVID-19, ale najczęściej w zespołach post-COVIDowych. Można zatem powiedzieć, że jest to pewne dowód w odniesieniu do jn.1 mówił w rozmowie z wirtualną Polską Babecę Zdrowie, doktor nauk medycznych Piotr Ligocki, specjalista reumatolog i specjalista chorób wewnętrznych, kierownik kliniki chorób wewnętrznych 10 wojskowego szpitala klinicznego w Bydgoszcz. Może ona trwać przez jeden lub dwa dni i ustępować. Przy, y, przy jednocześnie utrzymujących się objawach grypowych czy paragrypowych. To jest bardzo charakterystyczne dla wariantu JN.1, dodaje ekspert. E, profesor Zajkowska zwraca uwagę, że w nowym podwariancie mówi się także, że częściej może manifestować się biegunka. Doktor Ligocki przyznaje, że JN.1 uwidacznia y, jeszcze jeden problem. Mowa o zaburzeniach sfery emocjonalnej, zaburzeniach lękowych, różnego rodzaju czy problemach ze STEM. Hmm, A może to przez czytanie tych wiadomości o coraz to nowych wariantach, ludzie lęków dostali? Nie, to na pewno nie to. E, takie objawy obserwowaliśmy szczególnie w czasie, gdy dominującym wariantem była delta. Sam chorowałem wówczas ciężko i pamiętam, że duży problem stanowiła bezsenność, która pojawiła się w czasie infekcji, utrzymywała się jeszcze przez 2-3 tygodnie po przechorowaniu. Ta dolegliwość prawdopodobnie ma związek z pobudzeniem układu krzepnięcia. Przedaj lekarz, dobrze, że ja bało sypiam, w związku z tym jestem zwykle zaspady i śpię jak kamień. To pewnie nie zauważyłem, bo na pewno chorowałem bezobjawowo, tylko by mi zostało. Jest jak minihif, uszkadza niemal wszystkie narządy. Patrzcie, to, 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 to nawet narządy uszkadza, a nie, a nie tylko odporność. Doktor nauk medycznych Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady e, Lekarskiej do spraw zagrożeń epidemicznych zwraca uwagę, że COVID upośledza odporność. To narządy czy odporność? Coraz więcej badań potwierdza, że wirus ten przypomina mechanizmem uszkadzania odporności wirusa HIV. Koronawirus jest takim mini-HIV-em w tym sensie, że uszkadza naszą odporność być może nawet kilka lat. Stąd też zupełnie niespodziewane zakażenia o ciężkim przebiegu u ludzi młodych i zdrowych, a nie tylko u tych z wielochorobami. Bowością i w starym wieku, mówił w rozmowie w pub. A ja bym, bym przebadał statystycznie, czy ci ludzie, którym ten oczywiście tutaj yy, ten jeden jeden upośledził tą odporność, jak to się ma do preparatów. Statystycznie, oczywiście, statystycznie. Przyznaję również, że obecnie największym yy, zmartwieniem są powikłania po COVID. Nieprzewidywalne, bo nie wiadomo, kogo będą dotyczyć i w jakim zakresie. O tym problemie mówi również dr Ligocki. Wirus, e, przyczepiając się do receptora ACE2, powoduje jego dysregulację. Skutkuje to osłabionym wpływem enzymu, który zabezpiecza nas między innymi przed patologiami układu sercowo-naczyniowego, płucnego lub nerwowego, którym towarzyszy nie tylko uszkodzenie tkanek, ale także Wzmożenie tak zwanego pogotowia prozakrzepowego, czyli większa możliwość wystąpienia groźnych dla zdrowia i życia powikłań zakrzepowo zatorowych, wyjaśniam. proszę bardzo. Czyli tutaj um, już idą w, nar w narrację, że to przez. Jak, jak zakrzepica, to przez koronawirusa. No. E, przypomina przypadek swojego pacjenta, 32-letniego mężczyzny, który po przejściu COVID, kilka tygodni po wyjściu ze szpitala, przeszedł zawał serca. Nie zaszczepił się dobrze. Pacjent ten nie miał żadnych czynników ryzyka, poza niewielką nadwagą. Co ciekawe, w ostatniej fazie COVID-19 mamy częściej do czynienia z zatorowością płucną, a nawet po kilku miesiącach od zachorowania obserwuje się powikłania zakrzepowo zatorowe z zawałem mięśnia sercowego lub uderami mózgu wyjaśnia. Badanie opublikowane na łamach I Science zwraca uwagę, że SARS-CoV-2 Przyłączając się do AC2 obecnego w tkankach serca, może prowadzić do dysfunkcji serca, zwłaszcza u pacjentów z czynnikami ryzyka. Badacze alarmują nawet o potencjalnej pandemii niewydolności serca w epoce post postkawidowej. Kurde, no to wygodne, to no teraz, ale to, ci... że to akurat teraz po, po... Przyszło, a nie wcześniej, że w 2020 tego nie było, a teraz się pojawiło? Wygodne, wygodne. Doktor Grzysiowski mówi wprost, że niemal każdy narząd może zostać dotknięty. Uszkodzenia mogą dotyczyć nie tylko serca, płuc czy układu odpornościowego, ale także mózgu czy jelit. Przypomina, że odległym skutkiem pokovidowym może być choroba Alzheimera. Infekcje. Yy, Infekcja zwiększa też ryzyko innego schorzenia neurodegeneracyjnego, to jest Parkinsona. To tylko obserwacje, ale po wejściu nowego wariantu jn.1 widzimy więcej powikłań mikronaczyniowych i skokową zmianę w funkcjonowaniu nerek, która faktycznie wydaje się gorsza niż w przypadku poprzednich wariantów. Przyznaję w rozmowie z BBC David. Strade profesor nadzwyczajny zdrowia kardiometabolicznego na Uniwersytecie Wexeter w Wielkiej Brytanii. Kto w szpitalach? Eksperci ostrzegają. Zarówno profesor Zajkowska, jak i doktor Ligocki zwracają uwagę na pacjentów, którzy obecnie są hospitalizowani wśród ciężkiego przebiegu COVID-19. To wciąż te same grupy pacjentów. W szpitalu, w którym pracuje, mamy... Pojedyncze ciężkie przypadki zachorowań. Tak jak i wcześniej, szczególnie narażone są osoby z gruby ryzyka. To jest obciążone schorzeniami onkologicznymi czy hematologicznymi bądź innymi chorobami z przewlek przewlekłymi o podłożu zapalnym czy autoimmunologicznym, mówi dr Lichocki. Niestety, pozorna łagodność omikronu sprawia, że Polacy stracili czujność. Zapomnieliśmy o baseczkach, ale doktor Grzysiowski nie zapomniał. Ktokolwiek odważy się, ją udałożyć, traktowany jest jak traktowany. Nieprawda. Nieprawda. Ja mieszkam w Warszawie e, i tutaj różne rzeczy widujemy. I my się niczemu tutaj nie dziwimy. Jest taka pani do osiedlu, która uważa swoje psy za swoje dzieci, wozi je w wózku i mówi do nich, że to są swoje jej dzieci i rozbawia z nimi. I nigdy nie proponuje pójść do psychiatry, tylko ludzie to tak trochę dziwnie się patrzą, jak idzie z nimi na plac zabaw, bo czekają na te tradycyjne dzieci trochę tak dziwnie ale poza tym to wszystko spoko no i jest też dużo ludzi w baseczkach luz nie ma problemu może trochę się czasem ludzie odsuwają ale to z szacunku żeby tam nie zakaźć nie eee, no bo jak ktoś sobie życzy się boi no to trzeba zachować dystans społeczny tak kultura osobista ale tutaj Piszą w ABC zdrowie, to może u nich w redakcji tak jest. Zapomnieliśmy o baseczkach. Ktokolwiek odważy się założyć, traktowany jest jak trendowaty. Jest społeczeństwu polskiemu brak typowej dla krajów azjatyckich przezorności, gdzie każda osoba, która ma jakąkolwiek infekcję, odruchowo zakłada baseczkę. A nie, to no, jak ktoś jest chory, to tak, ale ja to myślałem, że po to, żeby się nie zarazić, a ja nie żeby nie zarazić innych. Dodaje, że nie pamiętamy także o izolowaniu się od zdrowych osób. Społeczeństwo odrobiło y, zwycięstwo nad COVID-em, podczas gdy wirus cały czas butuje, rozprzestrzenia się i jako lekarze wcale nie obserwujemy spektakularnego spadku zachorowań, podsumowuje. I Karolina Rozbus, dziennikarka wirtualnej Polski to napisała. Drodzy Państwo, no szacunek, no. Inaczej tego nie można powiedzieć, tylko wielki, głęboki szacunek za ten artykuł, on bardzo mocno otwiera oczy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!